To jest ten właśnie, tak? To jest ten, no, czerwony samczyk, staw Rig, jest to... Z którego roku on jest? 2002 rok, GB 2002, a się tam tak dalej, nie? Jest to wnuk właśnie tego Daniela. Został on, można powiedzieć, że zakupiłem go przez taką małą pomyłkę w tej stacji hodowlanej Luella. Po prostu pojechałem tam do nich raz, jak oni robili aukcję tych swoich starszych głębi rozpodowych. No i tak chodziłem tam po tych wystawionych gołębiach, nie? I były tam gołębie sprzedawane bodajże z roku przed 2000, 99 i tak dalej, nie? Tam troszeczkę do tyłu, nie? No i tak chodzę, patrzę i mówię, kurczę, co ten gołąb taki, tutaj patrzę, to chyba 2002 rok, nie? I zdziwiło mnie to, że wszystkie gołębie były 9-10-letnie tam, a to był na ten czas, jak go kupowałem, był młody gołąb, nie? Powiedzmy 4-letni gołąb to był, nie? Ale okazały ma po prostu ten narość, nie? I wydawało mi się, że tak ja sobie zrozumiałem mniej więcej, że jakiś któryś z opiekunów mógł się pomylić po prostu, nie? Popatrzył na obrączkę i akurat tego gołębia wstawił, nie? A że gołąb jest przecudnej urody i przecudnej budowy, to go po prostu wziąłem, nie? No jeśli przyszło do opłacenia, okazało się, że ja tego gołębia nie mogę zabrać. Taka historia była, nie? No ale go masz, czyli go nie mogę zabrać, nie ukradłem go, po prostu powiedziałem po prostu, że co to ma znaczyć, nie? Przyjechałem 2000 km tutaj specjalnie na waszą aukcję, podoba mi się gołąb, a nie mogę go zabrać, nie? No i dostałem tego gołębia, ale nie dostałem rudowodu, taka historia, nie? Powiedzieli, że mogę sobie wziąć tego gołębia, ale na pewno na niego nie dostanę rudowodu. Wziąłem, znaczy zapłacić. Zapłacić, tak, zapłaciłem oczywiście za niego, nie? Tyle co tamten, no, ale nie dostałem rudowodu, ale później było po dalszym śledztwie i okazało się, że to jest właśnie gołąb z tych najlepszych gołębi stawednych, które oni mieli na tam w swoim rozpłodzie, nie? I to był jeden z gołębi rozpłodowych. I potomstwo z niego wychowujesz teraz? Ciekawostka. Ja potomstwem po nim nie lotowałem tutaj, lotowałem w Anglii. Wyhodowałem po nim trzy gołębie. Wyhodowałem trzy gołębie po nim, była czerwona samiczka, taka jak on, która zdobyła mi w lotach gołębi młodych trzy razy pierwszy konkurs. Tam w Anglii. Tak, tam w Anglii. Druga siostra była koloru szali taka, bo jego samica z szali, którą też tutaj mam. Druga samiczka też była druga i chyba piąta bodajże, albo szósta. I trzecia samiczka była, która też tam latała, ale już nie była taka ostra jak te wcześniejsze, nie? No i ten. I tyle, no tamte samiczki zostały ukradzione, niechcący, niestety. Zostały skradzione, jedną z tych samiczek wziął ode mnie Mariusz właśnie, nie? I bardzo sobie chwali, podobno jest jeden z jakichś, po niej gołąb tam na ziemi białostoczyzny. Jest wysoko w okręgu gdzieś tam, nie? Także po prostu sobie gdzieś tam ładnie chwalą sobie te gołębie, nie? Rozumiem. No, ja byłem bardzo zadowolony z tych gołębi, nie? Pokażmy go tak może do kamery bliżej. Skrzydło jeszcze mu pokażmy. Ciekawostka, skrzydło, gołąb straszliwej budowy, ma piękną budowę, znawcy gołębi to na pewno znaleźliby w nim. Ciekawostką jest to, że gołąb ma 11 lotek z jednej i z drugiej strony, nie? 11? 11. Po 11 lotek głównych ma z jednej strony i z drugiej, nie? Także pełne skrzydło całkowicie, nie? Zapełnione i super gołąb, naprawdę śliczny ptak, nie? Oko wspaniałe. Mhm. Teraz z czym go masz sparowany, właśnie z tą samicą, co mówiłeś? Teraz jest samicą... Tą szali? Z tą szali i ta samiczka jego, ona też jest w tej mojej drużynie. Młode jakieś będziesz, masz z niej z zeszłego roku, nie? Z niej mam, bo ją miałem, jego przywiozłem dopiero w tym roku. A z niej mam. Z niej wyciągłem 4 gołębie młode, po lotach młodych są 3. Także... A teraz ona którego roku jest? Ona jest z 2006 roku i ona jest z tej mojej drużyny, co... I też na brytyjską mistrzostwo, tak. To jest z tych moich, co mistrzostwo robią. Ona miała pierwszy konkurs też z pierwszego lotu gołębi młodych, nie? I ona też się wywodzi z gołębi Stavenrit, nie? Także taka parka Stavenritów. Bardzo ciekawy gołąbek. Ślicznie umaszczony, ładna. Tak sobie teraz jajeczka już mają? Nie. Wczoraj zostały puszczone w parę, nie? To by to szybko by było. No nie, no tak za szybko to nie może być, nie? No i tak... Tak wyglądają gołąby te rozpłodowe. Te rozpłodowe, nie? Tu fajna ciekawostka, bo tu mam jeszcze i syna właśnie też taki letko mazany tam u dołu. Mhm. Tam uciekł do środka, nie? Widzimy wszedł, tam się
Special przy kamerze. Tak, dokładnie. No, także no. Rozumiem. A jeśli chodzi o to, no wracając do tej głębi Lindlow, nie, no to tutaj właśnie są zdjęcia tych rodziców w tych głębi, tutaj mam, nie wszystkich oczywiście, no to gołąb de Derby, tu mam jego dzieci, pierwszy konkurs 22 tysiące głębi, nie, Wonderboy, ten rozpodobiec, nie, pierwszy konkurs 11 tysięcy głębi, ale on jest dziadkiem gołębia, który właśnie miał pierwszy konkurs na 130 tysięcy głębi, nie. I to te gołębie po prostu dała samica Princess, tutaj jest, nie, która też super latała i tak dalej, nie? Także ogólnie te gołębie wywodzą się, jeśli chodzi o Lindlafa, to wywodzą się z hodowli braci Jansen i wywodzą się z linii Gelogera, bardzo słynny gołąb rozpodowy i to taka ciekawostka, historia wstecz, nie? No i... Pomału chyba będziemy kończyć, tutaj tematy na razie wyczerpujemy, te tutaj związane z rozpłodem, o lotowaniu w Anglii rozmawialiśmy, kolega jak się nazywa na pewno w tym roku też będzie tutaj lotował w oddziale, bo tak jak powiedział, że chce postaramy się tak zrobić, żeby przyjeżdżać poniedziałek, wtorek, od poniedziałku do piątku być tam, a na weekend przyjeżdżać tutaj, tak? W piątek będę wsiadał samolot, przylatywał tutaj i ten, no tu będzie chodził chłopak o głębi opiekun, no i zobaczymy jak to będzie, co to będziemy tam latać, nie? I też na stare głębi już będzie zaczynał tymi właśnie, które z zeszłego roku? Rocznymi głębiami będę leciał tylko kilka lotów, nie chcę ich tam za bardzo forsować, nie? Tymi głębiami, co wylatały to mistrzostwo na model, zrobimy delikatnie, tam przylecimy. Ile ich tutaj zostało ci? Zostało 80 par głębi. Rozumiem, czyli tyle liczy drużyna. No i będziemy jak się tutaj koledze kibicować. Czy coś jeszcze kolega ma do dodania? Nie, może chciałbym pokazać, może te przybliżyć bardziej te gołębie Roland Jansen też, nie? No to powiedzmy właśnie o nich. Są też ciekawe gołębie. Pięknego upierzenia, że powiem, pięknej budowy, nie? Można sobie zobaczyć. Ten taki kolor, ten szpat, ten, takie, te, to jest taki charakterystyczny właśnie? Tak, to jest właśnie, to są gołębie, jeśli chodzi o Rolanda Jansena, one się... To był Roland Jansen, to jest po prostu syn Roland Jansen. Jeśli chodzi o Rolanda ojciec, jeśli chodzi o Rolanda. Rolanda ojciec lotował kiedyś ze swoim bratem, nie? Przepraszam. I nazywały się wcześniej, jeśli chodzi o lata 60. te gołębie, to był Roland Jansen Ziggers, tak się nazywały te gołębie, nie? I w większości to były gołębie właśnie takiej szpakowatej barwy. One to strasznie przekazują po prostu. Nieważne czy się złączy czarnego z gołębia, czy niebieskiego, czy nakrapianego z tym białym, zawsze rzucą coś takiego, nie? Ja właśnie, przepraszam, że ci przerwę, mam samiczkę taką, ale nie Jansena, tylko właśnie Lindy van den Brugge, takiej Belgijki. I ona też właśnie daje tak, że praktycznie z czym się nie sparuje, to daje tego typu potomstwo. No nie można ich za bardzo tam, bo są te, nie można ich mylić z tymi tygrysami, co są w Polsce, nie, te gołębie, nie, bo to zupełnie co innego. No ale naprawdę są ciekawe gołębie. Te tygrysy od kolegi Roberta Henkla, bo o tym mówimy, to... Łapą, tam nie jestem ubrany, nie. Ten, po prostu się nie boją. Nie. To znaczy jak, że ty chodzisz inaczej ubrany do gołębi? Tak, inaczej chodzę ubrany do gołębi, dokładnie. Taka koszula czysta, ten w krawacie, chodzisz jak do koszuli? Do gołębi w krawacie, w koszuli. Aha. Do kościoła, że tak powiem. Rozumiem. Ale nie, no chodzę tu inaczej ubrany w tym samym stroju, tak, one się nie boją. I one aż tak reagują? Tak, reagują, spokojniejsze są, nie, To jest też metoda podglądnięta gdzieś tam w Anglii, czy gdzieś tak samo myślisz? Zaobserwowana od dziecka po prostu, że tak powiem, że tak hodowca dorasta z gołębiami, że tak powiem, nie? I to po prostu wiadomo. I też nie będziemy, wiadomo, nie? Można się ubrudzić u gołębi troszeczkę, nie? Nie chcę jakichś niespodzianek, także ten... chodzi się w innym stroju niż na co dzień, nie? Czyli to na razie chyba byłoby tyle. Koledze na razie podziękujemy. Chyba, że jeszcze przejdziemy pokazać gołębnik lotowy? Możemy pokazać gołębnik lotowy. Przejdziemy jeszcze, młody. Zobaczymy gołębnik lotowy. Ten, tu są gołębki, właśnie można pokazać. Rolanda Jansena. Tak. Red Neumann to jest właśnie syn Rode Bingo. Rode Bingo to był właśnie ten... jeden z najlepszych lotników Rolanda Jansena. Tutaj jest Kleine Jos, ten najszybszy gołąb Belgii w sprincie. Tu widzimy tego właśnie charakterystycznej barwy. Tak, to Claude de Grizen. Claude de Grizen, tak, to był w ogóle założyciel tej hodowli, a nad nim był gołąb takiej samej barwy jak ten biały. Zapomniałem jak on się nazywał, szczerze mówiąc, ale został sprzedany do Stanów Zjednoczonych. Ten gołąb w latach 60., połowa 60., powiedzmy, nie,
No i podobno to był tak chodzi taka po prostu fama tam po Belgii, nie? Że to był najlepszy gołąb w historii, jaki opuścił Belgię, nie? I też był gołąb właśnie barwy białej, nie? I no, te gołębie też właśnie furorę robią w Stanach, nie? Także ci hodowcy, co lotowali czy lotują w Stanach, na pewno znają te gołębie i super te gołębie się tam sprawdzają, nie? Rozumiem. Zaraz zobaczymy na gołębniku kolegi tym lotowym, jakie tam on barwy ma. Jesteśmy we wnętrzu gołębnika tego lotowego i widzimy tutaj takie, są właśnie te gołębie charakterystyczne. Widać od razu, teraz już wiem, że to są z tych gołębi Rolanda Janssensa. I tak właśnie chyba widzę, to większość chyba ich jest, co? Tak pół na pół. Większość to jest tak pół na pół, bo tych gołębi, ogólnie jeśli chodzi o Rolanda Janssena, tych gołębi w tamtym roku miałem najwięcej w rozpodzie. W tym roku po prostu dowiozłem te gołębie Michaela Van Linta, co miałem, no i Lindlaufa, tą drugą połowę tych gołębi dowiozłem. Tak, to są wszystko skrzyżowane z tych właśnie trzech tych. Nie, to właśnie to jest ciekawostką, że w tamtym roku próbowałem. Niektórzy hodowcy, którzy mieszkają w Anglii, im ciężko się ze mną rozstać i chcieli trochę tych gołębi moich jeszcze, nie? I chciałem im poparować gołębie do rozpłodu. Przerwę, może nie tyle, co się z tobą rozstać, ale z tymi gołębiami twoimi. No z tymi gołębiami, nie? Tam, bo tam wiadomo, też mam kolegów, nie? Którzy lubią te moje gołębie też, nie? I ale nie ze smaku. Nie ze smaku i ten. I chodziło o to, żeby po prostu wychować im do rozpłodu gołębie, nie? Bo wiadomo, tu jest dużo tych bezpośrednich dzieci zwycięzców, nie? W rozpłodzie i wiadomo, takich gołębi na lodu raczej nie powinno się dawać, także spróbowałem wychować im, nie krzyżowałem tych gołębi, tylko parowałem je na siebie i żeby koledzy mieli w rozpłodzie, po prostu byli zadowoleni w rozpłodzie. Tak, jest pokrewieństwo właśnie. Pokrewieństwo, dokładnie. I dlatego większość tych gołębi, były dwa razy parowane po prostu te gołębie moje też, nie? Część była parowana raz dla tych chłopaków, nie? No i kolegów, i druga część była, że część była już na siebie, a część nie, no i ten, wiadomo, błąd trochę był, bo troszeczkę tych gołąbków, właśnie jeśli chodzi o Rolanda Janssena, zgubiłem, bo po prostu były na siebie porowane, nie miały szans po prostu latać, nie? One nie były, to nie były przeznaczone gołębie do latania, tylko do rozpłodu, ale ja i tak nimi lotowałem, po prostu nie miałem co z nimi robić, co, i ten. No ale te, co zostały, i to praktycznie te wszystkie skrzyżówki, no to zadowolony byłem z nich, naprawdę ładnie leciały i nie tylko one, nie? Wiadomo, przekładały się, nie? Ale one tak mają, niby to są gołębie wywodzące się ze sprintu, ale i sprawdziłem już to w Anglii, że super sobie radzą na dłuższych lotach, tak samo, nie? Także są zawzięte strasznie te gołębie, nie? Po prostu leci aż padnie, nie? Tak, na takiej zasadzie, nie? Mają coś pod sobą, nie? Tutaj z tych hodowli, które ostatnio odwiedzaliśmy i kolegom prezentujemy, ta hodowla widzimy jest taka ciekawa, bo właśnie tutaj te gołębie są takie jasne, szpaki pstre, to się rzadko zdarza, żeby była taka duża ilość właśnie tego typu gołębi. Kiedyś na Śląsku byłem, hodowca taki jeden, u hodowcy kolegi Andrzeja Kostorza, tam było jeszcze cała rodzina przyszła, to jest z rodziny oczywiście księdza Kostorza, oni sobie tak zżartowali, to trochę wulgarnie powiem to, bo gołębnik się wbieli, wyniki strzeli. A tutaj u ciebie to widać, że to jest odwrotnie. Nie zgodzę się z tym, bo wiadomo, to zależy tylko od hodowców. Wiadomo, większość gołębi to są gołębi barwy nakrapianej i niebieskiej. I procentowo, jeśli chodzi o hodowlę gołębi, nie? Po prostu tych gołębi ogólnie jest więcej, nie? Jeśli chodzi o barwę, nie? Ale moje osobiste zdanie jest takie, że kolor tu nie gra roli, liczą się osiągnięcia gołębi i tyle, nie? I wiadomo, można to, nie jeden hodowca na pewno się o tym przekonał, że to nie kolor leci, tylko gołąb i hodowca, który chodzi z tym gołębiem. Tutaj teraz takiego gołębia masz takiego, co oceniłbyś, że jest twój najlepszy po prostu, tak jakby z lotników? O, to nie ocenię, bo tak mówiłem, nie wiem, nie jestem w stanie tego ocenić, bo one wymieniały się, że tak powiem, nie? Mhm. Jedyna ciekawostka była taka, że na ostatnim locie gołębi młodych z całości tych gołębi, pierwsze 10 gołębi na gołębniku to były te białe gołębie, nie? Aha. Także odbiły troszeczkę, nie? Ale to wiadomo, one tam załapały, nie? Także widzimy, że na pewno kolega, kiedy już ten film zamieścimy w internecie, to na pewno będzie miał dużo zapytań o te gołębie właśnie, bo są tacy hodowcy, nie było, miałem u ciebie na stronie już były te gołębie wcześniej, nie były wszystkie, wiadomo, tam tylko część tych gołębi była na stronie, nie? Ale zainteresowanie nie zainteresowanie było, nie? Co to za gołębie i tak dalej, nie? No teraz będziemy już mogli więcej teraz o tym powiedzieć. Kolega nam przedstawi, to wszystko praktycznie te szpaki, te takie białe pstre, to są z linii Rolanda Janssena. Tak.
Jansensa. Roland Jansen. Zigers. Roland Jansen Zigers. To jest to, co powiedziałeś o tych starych, tej starej jeszcze z tych przydomków. Tak, jeśli chodzi o resztę, no to mówię Lindlauf i Mike and Balling, nie? W tym roku będzie więcej, wydaje mi się, że będzie już tak więcej głębi tych niebieskich i wiadomo, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. No to my koledze życzymy sukcesów. Dziękuję na pewno bardzo. Jeszcze kolegę odwiedzimy, a wszystkich zachęcamy do wejścia też na stronę internetową. Za chwilę zaczniemy robić zdjęcia, także tak jak kolega powiedział, on tam ma już ponad 100 gołębi takich sfotografowanych, które ma w swoim rozpłodzie. Dzisiaj zrobimy i w jakimś najbliższym czasie postaramy się dorzucić kolejne, także każdy z hodowców będzie mógł sobie zobaczyć, jakie te gołębie rozpłodowe kolegi Krzysztofa wyglądają. I jeszcze zadam tylko jedno pytanie. Będziesz dalej notował tutaj w tym oddziale, tutaj w Ząbkowicach? Czy planujesz jakąś dwie drużyny zrobić, trzy, gdzieś tu przejść, czy coś? Nie, nie będę kombinował, wiadomo, co ma sensu. Chciałbym po prostu lotować tutaj, chciałbym rozpropagować nasz oddział też, tu są też ciekawi hodowcy, nie? Tu powiedzmy jeszcze przy okazji, bo nie wymieniliśmy nazwisk jeszcze tutaj z oddziału konkretnie takich no to działo znanych hodowców. Ode mnie z sekcji, mogę z sekcja Kamienie Ząbkowicki, to mogę nadmienić hodowcę, który po prostu też jakby pomógł mi kiedyś założyć gołębie ogólnie w latach 90. Od niego miałem też pierwsze gołębie tutaj, nie? To jest Zenek Sotoła, który też bardzo ładnie lotuje tu gołębiami, nie? Jest też hodowca, w tej samej sekcji naszej jest hodowca, który w tym roku był mistrzem oddziału na gołębie dorosłe. Jak się nazywa? Świeżacki Krzysztof się nazywa, nie? Też bardzo fajny hodowca, nie? Który super lotuje, nie? I też zdobywa czołowe nagrody w okręgu, jeśli chodzi o okręg, nie? Także ich mogę napomnieć. Jest wiele innych hodowców, nie? Także, których też serdecznie pozdrawiam. Będziemy kolegę w przyszłości, jak będzie już latał, obserwować na listach. A na razie dziękujemy, dobry lot, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.